No i witam, moje drogie panie. Dziś lecimy z kolejnym materiałem, tym razem odpowiedzi do poprzedniego. Tutaj może podam odnośnik, która z pani jeszcze nie widziała, odnośnie diety, jak sobie zaplanować, jak komponować tutaj posiłki. Dziś zaczynamy od odpowiedzi. Jedyneczka, co lepsze, minikat czy stopniowe obcinanie? Ale są to dwie odmienne kwestie. Jeżeli mówimy o stopniowym obcinaniu, no to ja tu rozumiem, że z okresu masowego wchodzisz w okres redukcji. Wtedy ma to jak najbardziej tutaj zastosowanie. Ale jeżeli mówimy o minikacie, no to ja tutaj wprowadzam u swoich podopiecznych, jak i jestem zwolennikiem, w okresie masowym 3-4 tygodniowe minikaty jak najbardziej się tutaj dobrze sprawdzają. Polega on m.in. na obcięciu około 30% od razu z marszu kaloryczności, głównie z węglowodanów, czyli białka, tłuszcze zostawiamy, węglowodany obcinamy o 30%, wprowadzamy aktywność fizyczną w postaci cardio, interwałów. Na początku dwie sesje cardio, jedna sesja interwałów, no i kaloryczność minus 30%, głównie z węglowodanów. No chyba, że mamy wysoko tłuszcze, ale to już w zależności od indywidualnej preferencji. Także jeżeli chodzi o te dwa tutaj sformułowania, no to minikat, stopniowe obcięcie, no to są dwie inne kwestie. Mam nadzieję, że wyjaśniłem po części. Zdecydowanie coś o utrzymaniu hormonów w zdrowiu podczas redukcji, aby nie stracić przede wszystkim miesiączki, a jeśli już to się stało, jak ją odzyskać? Liczę na poradę o rozkładzie makroskładników w diecie. No jeżeli chodzi o hormony, u was, moje drogie panie, jest to bardzo płytkie podłoże i można to w łatwy i szybki sposób rozwalić na dwa sposoby. Jeden, zbyt wysoka intensywność treningowa w ciągu tygodnia. Za duża objętość treningowa, zbyt ciężkie treningi. Jeżeli teraz trenujecie po 4, 5, 6 razy w tygodniu, trening siłowy ciężki, do tego dorzucacie cardio, no to hormony niestety szybciej czy później wysiądą. Nie ma innej możliwości. Druga kwestia, no to jest dieta. Jeżeli zejdziecie zbyt nisko z kalorycznością lub obetniecie zbyt drastycznie tłuszcze, no to wystąpi ta sama sytuacja. Jeżeli mówimy tutaj o tłuszczach, no to poniżej 0,5 g na kilogram masy ciała z zupełności bym nie schodził. Nie ma nawet takiej możliwości u was, moje drogie panie, bo to już dąży w dużym stopniu do rozwalenia całej gospodarki hormonalnej. Ja jestem zwolennikiem, aby u kobiet, jak i u swoich tutaj podopiecznych, nie schodzę poniżej 0,7-0,8 g na kilogram masy. Nie schodzę poniżej tego progu, bo uważam, że jest to totalnie bez sensu. Można fajnie skomponować, zbilansować tą dietę, aby miało to zastosowanie, jeżeli chodzi o nasze kwestie sylwetkowe, no i również zdrowotne, bo nie zapominajmy o tym. Nie sztuką jest obciąć kalorie, obciąć tłuszcze i rozpieprzyć ten organizm, a później przez pół roku go naprawiać. No to nie jest żaden problem, mogę to zrobić w ten sposób. No ale potem z naprawą nie jest już tak łatwo. Więc teraz przechodząc do drugiego twojego pytania, co zrobić, jeżeli już się tak stało? Pierwsza kwestia, podnosimy naszą kaloryczność. Ta waga wzrośnie, ale co z tego? Zepsułaś na własne życzenie sobie całą gospodarkę hormonalną, więc teraz musisz poświęcić coś kosztem czegoś. Czyli podnosimy kaloryczność, zwiększamy ilość tłuszczy w diecie. Również wrzucamy tutaj tłuszcze nasycone, jeżeli nie miałaś. Mówimy tutaj z rzędu 1, 1,2, nawet 1,5 g na kilogram masy ciała tłuszczu. Podbijamy kaloryczność, no i zmniejszamy intensywność treningową. Nawet bym zrezygnował na około tydzień, dwa całkowicie z treningów, a prowadził 3 sesje jakichś tutaj spacerów na zewnątrz, aby ten organizm troszeczkę wrócił tutaj do takiej równowagi. No i trzecia, no to jest jeszcze suplementacja, ale to już jest bardziej zaawansowana kwestia, to się dobiera indywidualnie. Trójeczka, jak to zrobić, żeby nie bać się kalorii? No i jest to chyba jedno z pytań, które pada tutaj najczęściej. No moje drogie panie, musicie zdać sobie sprawę z jednej najważniejszej kwestii. Chcecie mieć fajną sylwetkę, chcecie mieć fajny poślad, musicie przeprowadzić tak zwane okresy masowe. Wszystkie kobiety, które współpracują ze mną, na samym początku mają przedstawione jasno. Muszą mi zaufać w 100%. Dlaczego? Bo ta waga będzie się zwiększała i nie ma innej możliwości. Tylko oczywiście robimy to z głową, aby ten przyrost był jak najmniejszy tkanki tłuszczowej. Czyli nie jak u facetów 0,8 kg na tydzień, tylko u kobiet jest to z rzędu 0,4-0,5 maksymalnie. Nie zależy nam tutaj na zbytnio obtłuszczaniu swojej sylwetki, tylko na budowaniu tej masy mięśniowej. Jest to o wiele dłuższy proces, robimy to powolniej, aby kobiety się tutaj właśnie, moje podopieczne, czuły bardziej psychicznie spokojnie, bo to jest podstawa. Także jeżeli chodzi o banie się kalorii, no to dobrze jest mieć tutaj trenera, tylko dobrego trenera i zaufać mu w 100%. Wtedy uwierz mi, że przełamiesz to wszystko. Jeżeli będziesz sama tutaj kombinowała, no niestety nie jest to takie proste.
Kolejne pytanie, hej, czy można za wszystko zabrać się tak po prostu, bez liczenia kalorii, mam tutaj na myśli zdrowy rozsądek, dobierać zdrowe produkty i komponować je w posiłkach co 3 godziny, czy są jakieś produkty, które będą sprzyjać i takie, które tego teoretycznie mogą wydawać się zdrowe, a jednak blokują spalanie? Jeżeli chodzi o Twoje pytanie, no nie jest to takie proste. Jeżeli mówimy tutaj o zdrowym rozsądku, chcesz po prostu dobrze się czuć, w miarę jako tako wyglądać, no to okej, ma to jakieś zastosowanie. Ale jeżeli chcesz osiągnąć jakąś fajną sylwetkę, spalić tkankę tłuszczową, no to nie jest już to takie proste, jak powiedziałem przed chwilą. Dlaczego? Bo nie masz wizji tutaj, nie wiesz mniej więcej, jak wyglądają objętościowo Twoje posiłki. Jeżeli stosowałeś wcześniej dietę, no to mniej więcej masz już ten podgląd, że na ten posiłek tyle, na ten tyle, na ten tyle. Ale na samym początku, jeżeli nie miałeś z tym styczności, no to nie jest to po prostu nie do zrealizowania. Tak samo napisałeś, komponować i dobierać zdrowe produkty, jeść co 3 godziny. Nie musisz jeść co 3 godziny. Możesz jeść 3 posiłki dziennie, możesz jeść 4, a możesz zjeść 2. Wszystko jest kwestią po prostu bardzo indywidualną i to, że zjesz 3 posiłki, to nie znaczy, że nie jest zdrowo. Jest zdrowo, tylko odpowiedniej kaloryczności. Dlatego na samym początku ja jestem zwolennikiem, aby ściągnąć jednak ten kalkulator kalorii, gdzie wbijamy te produkty i przez jakiś czas po prostu wbijać, abyś mogła mniej więcej oszacować tę swoją kaloryczność. Jeżeli jednego dnia zjesz tutaj 200 za dużo, drugiego 200 za mało, to już nie ma takiego wpływu. Ważne, abyś miała tą świadomość tej kaloryczności całej. Także jeżeli chodzi o Twoje pytanie, czy da się tutaj bez liczenia kalorii zadbać o zdrowie, o sylwetkę? Jasne, że tak, ale jeżeli chcesz spalić tkankę tłuszczową, na samym początku zdecydowanie polecam bardziej to kontrolować. No i mamy ostatnie pytanie, czy warto zwrócić uwagę na tak zwany indeks sytości? Jakie produkty warto w okresie redukcji spożywać, a które lepiej ograniczyć, żeby być bardziej nasyconym i usatysfakcjonowanym z posiłku? Na przykład owsianka czy makaron pełnoziarnisty. Jeżeli chodzi o indeks sytości, jest to taki jakby wskaźnik, który informuje nas, jak dany produkt nas ci po spożyciu. W takim mega dużym uproszczeniu są to właśnie produkty, które są objętościowo jak największe, a mają jak najmniejszą pulę kalorii. Idealnym przykładem są tutaj ziemniaki. 400 g ziemniaków ma 80 g węglowodanów. 100 g ryżu ma też 80 g węglowodanów. Ziemniaków macie pół talerza. Ryżu macie 1/4 talerza. Truskawki, banan. 100 g truskawek ma około 25 kalorii. Banan ma około 100. Także różnica jest dosyć diametralna. Zjedząc banana nie nasyci nas za bardzo, zjedząc całą garść truskawek, no sami wiecie, jak to wygląda. Także jeżeli chodzi o tutaj o Twoje pytanie, co na co zwracać przy tak zwanym indeksie sytości, no to na objętość posiłku, a na niską kaloryczność. Czy ma to zastosowanie w praktyce? No nie do końca. Okej, po spożyciu na przykład ziemniaków będziecie odczuwali większą sytość, ale to wcale nie oznacza, że będzie Was to trzymało na dłużej. Przykładowo ja, zjadając 600 g ziemniaków, okej, ledwo to wpycham w siebie. Zjadając 150 g ryżu, wchodzi na spokojnie. Ale po ryżu czasami trzyma mnie to dłużej niż po ziemniakach. Po ziemniakach czuję się pełny w tym momencie, ale po 2-3-4 godzinach jestem głodny. Po ryżu na przykład po 6. Także tutaj jeszcze patrzymy na indeks glikemiczny, no i na indeks całego posiłku. To, że w danym momencie coś zjemy objętościowego, nie oznacza wcale, że nas będzie trzymało na dłużej. Także warto zwrócić uwagę właśnie jeszcze na ten jeden aspekt. Więc jeżeli tutaj jeszcze podsumowując Twoje pytanie, czy lepiej Cię nasyci owsianka czy makaron, może podam tutaj takich 5 produktów o najwyższym indeksie sytości. A więc w pierwszej kolejności gotowane ziemniaki, w drugiej owsianka, w trzeciej brązowy makaron, stek wołowy, jabłka i tak dalej. Okej, mam nadzieję, że tym materiałem uzupełniłem jeszcze ten poprzedni, tutaj macie link. Dodatkowo odpowiedziałem na Wasze pytania, rozwiałem jakieś tam wątpliwości. No i widzimy się w kolejnym materiale odnośnie suplementacji, a tymczasem zapraszam do subskrybowania, dajcie łapkę w górę i dzielcie się w komentarzach swoimi opiniami. Pioneczka!